powinien przestrzegać przepisów. No tak. Myślę, że każdy powinien. Właśnie, no, dlatego mówię kierowca, nie? Bo ten kierujący pojazdem właśnie tutaj był głównie sprawcą właśnie wykroczeń. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Straż Miejska Krotoszyn, tak? Dzień dobry. O, super. Ja przyznam się szczerze, chyba od roku tak przyjeżdżałem przez Krotoszyn, chciałem kiedykolwiek spotkać i nigdy się nie udało. Aha, ale pan chyba już był u nas kiedyś? Nigdy. Znaczy, bo pan jest ten... Nie. Mogę pana imię? Marek. Czyli nie Emil. Nie, No. Tam, tak powiem, pana Emila nie znam, ale... Aha. Znaczy, był kiedyś u nas, także... Był? Był 2 lata temu chyba, czy jakoś tak. Aha. Także ja chyba w tym nawet miejscu. To jest Lutogniew. Tak, miejscowy Lutogniew. Tutaj trasa wydaje się mało ruchliwa taka. Oj, powiem szczerze, nie. Znaczy, teraz właśnie byłem tam zobaczyć przy tym właśnie pod radarze. To ruch był dzisiaj 725 pojazdów, także dość duży już. 725 pojazdów? Tak. Ale to w, no, ale to jesteście tutaj od 8, od 9, czy...? Od 8 do... I tyle pojazdów przyjechało? Tak. To jest krajówka, dzisiaj akurat wie pan jeszcze jest ten. To jest droga 36, tak? To jest między Ostrowem a Rawiczem. No i tutaj w sumie dużo miejsc, bo dzisiaj mamy dzień targowy w ogóle, nie? W Krotoszynie. Także akurat natężenie ruchu dzisiaj jest duże. Także tak samo jak tu właśnie krajówka pomiędzy Krotoszynem a Ostrowem. Tam też jest dużo. O, kierowcy się niepokoją. No się niewodowoleni, wiadomo, nie? Także nie wiadomo. A jakie to jest urządzenie? Co to jest za urządzenie? Multinowa. Ale multanowa? Tak. Ale jakiś symbol ma albo coś takiego? Znaczy to jest to 6F. 6F? Tak. Aha. Dobra. W domu tutaj każdy do nas trąbi, ale no, my robimy swoje, nie staramy się naciągać. Tutaj kierowca, wiadomo, kierowca powinien przestrzegać przepisów. No tak. Myślę, że każdy powinien. Właśnie, no, dlatego mówię kierowca, nie? Bo ten kierujący pojazdem właśnie tutaj był głównie sprawcą właśnie wykroczeń. Czyli tak, mamy rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji. Z dnia 12 grudnia. Tak. Czyli pan twierdzi, że to nasz radar powinien posiadać? Znaczy, państwa radar, czyli Multanowa 6F, nie powinien być używany, ponieważ według tego rozporządzenia nie spełnia wymogów związanych z pracą urządzeń w paśmie drogowym. Ponieważ urządzenie pracuje na częstotliwości 34,3 GHz. Proszę o natychmiastowe wycofanie urządzenia. To znaczy, powiem panu tak, my to sprawdzimy, no zaraz skontaktuję się tu z kolegą, żeby wrócił. No, ja to sprawdzę, no i zobaczymy, co tam. Czyli urządzenie będzie wycofane z drogi w dniu dzisiejszym do momentu... To znaczy, no za moment, aby skończyć. Dobrze. Do momentu, dopóki nie wyjaśni się cała sprawa, państwo nie będziecie używać urządzenia. To znaczy do momentu? Dopóki nie wyjaśni się cała sytuacja. Ja w dniu dzisiejszym wysyłam listem poleconym do państwa również wezwanie do natychmiastowego zaprzestania korzystania z urządzenia. Dobrze. No Maciej, słuchaj, zakończ działania, dobrze? Musimy tutaj sprawdzić parę rzeczy, zjeść do was, ok? No na razie, no. Bardzo serdecznie dziękuję. Może, że tak powiem, że no, coś żeśmy tutaj przeoczyli, być może jakieś dodatkowe rzeczy będziemy musieli, czy no, nawet nowe urządzenie zakupić, no to już wszystko się wyjaśni. Dobrze, bardzo dziękuję panu za uwagę. Dziękuję bardzo. Że tutaj no, zwrócił pana uwagę, bo być może, że faktycznie, że jestem. Nie, to nie jest tak, że akurat państwo, tylko w pewnym sensie jakby no, macie tą informację jakby niewychwyconą dotyczącą samego urządzenia, bo problem dotyczy kilkudziesięciu, kilkuset, myślę, urządzeń w całej Polsce, także to będzie się dopiero działo. I patrząc na mapę naszego kraju, no to będzie tych sytuacji nieco więcej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.
Na celowniku w dzisiejszym dniu była Straż Miejska w Krotoszynie.